Witam i tam serdecznie gwintowników po małej przerwie. Wróciłem już ze Szwecji. I cóż, zaczynamy na dobre sezonik w gwincie. Łapa w górę, jeśli wam się podoba odcinek i otworzymy sobie na początek 21 beczek od CD Projekt Red. Także bardzo dziękuję za ten prezent. Z okazji nowych 21 kart akurat będą beczki. No i cóż, ja na razie mam, jak widzicie, 3 meczyki rozegrane, to jeszcze przed wyjazdem. I jak widzicie, ten awatarek i ta ramka już wszystko jest. Pokażę wam to w wydarzeniu. Zrobiłem to wydarzenie jeszcze przed wyjazdem, ale nie nagrywałem już tych filmów, bo było już za późno. Ewentualnie napiszcie, czy byście chcieli zobaczyć ten cały tutaj tryb mistrzowski. Mogę zrobić taki tutorial, ale myślę, że już kto chciał, to zagrał. Ewentualnie piszcie w komentarze, jakbyście chcieli odcinek dodatkowy z całego tego wyzwania, no to spoko. Nie ma problemu, tutaj mamy taką ramkę i tytuł Wampir Wyższy, a tutaj mamy Regisa. Także spoko. Naprawdę wydarzenie moim zdaniem trudniejsze, ale równie dobre jak tamto mahakamskie święto, więc spoko. Otwieramy beczki? Otwieramy. Beczki, otwórz beczkę. No, te dwie zostawimy. Dzisiaj będzie sekretny live'ik, jak się uda. To otworzymy więcej. Dobra, otwieramy beczkę, ja idę po trolika. Czekaj. Troll musi być. Otwieramy. 21 beczek, jeszcze raz dziękuję. I zobaczymy. Ja na razie wszystkich kart nie mam. No ale teraz będziemy pykać troszkę więcej. Dobra, na razie spoko. Też były już zmiany małe w balansie po wprowadzeniu tych nowych kart. Ale ja jeszcze nie miałem w sumie okazji dobrze sobie pograć, więc nawet nie odczułem tych zmian. A wy jak tam? Już widziałem, że 4000 mają ludzie w rankingu. Trochę masakra, po 200 meczy. Ale to już, już mamy piątego, nie? No to trochę dni już było. Pyk, pyk, pyk. I więcej. I więcej, uuu. Ronvida mam premiumkę, a Sira mam premiumkę. Weźmiemy sobie tego mistrza. Próbowałem go nawet w jednej talii, ale myślę, że ten Maciek jest lepszy na KP pod inżynierów. Ten też jest spoko, ale chyba tamten robi więcej punktów, nawet pod 27. Czasami więcej. Zobaczymy, czy coś nowego wypadnie. Kilku kart tam mi brakuje. Pyk, 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 pyk. O, premiumka. Mohakamski dwójniak, mam dopiero jednego. Z nowymi kartami jeszcze talii aż tak na dobre nie robiłem. Zmieniłem sobie troszkę te moje maszynki. Ten Celta, które dobrze działały. Kolejny Ronvid, ale beka. Tak. No tak to widziałem, że tam potworki mocne, Skellige mocne. Piszcie, czym gracie, bo ja jestem na razie zielony w tym nowym patchu. O, Hattori. Super. Hattori też jest fajną oczywiście kartą na te boostowanie naszej ręki. I te mistrzynie, nie? Mistrzynie miecza. To jest dobre. Okej. Okay. Beczuszki fajnie otworzyć. I teraz już wrzuciłem, będę wrzucał sporo materiałów, więc jeśli ktoś nowy, to dajcie suba. Mistrzyni miecza. Tak, to jest dawno Braen. I takie trzy jednostki w naszej talii to jest moim zdaniem za dużo, ale dwie można zbustować. O, przeraza. Było jeszcze legendarki. Włóczniczka klanu też spoko pod te obijanie, nie? No. To jest spoko. Tak jak mówię, jeszcze nie próbowałem, ale to z czasem wszystko będę pokazywał. Kolejny ten premium. I więcej. Bardzo fajnie, zielarka. Jeszcze jakiegoś golda nowego, bo chyba nie mam
To jadu i czegoś jeszcze. Nie robiłem po prostu. O, premium. Bym cię nie zauważył, ty elfie. No to dzisiaj wrzucam, nagrywam w niedzielę, wczoraj wróciłem. No i teraz pytanko, nie, no bierzemy. Ja chcę zrobić całą kolekcję premium, więc... Nie ma wyboru. 2200 pyłu jest, fajnie. No bo pył też był za mistrzowski ten poziom... O, to też jest premium. Za mistrzowski poziom tego eventu, nie? Jak tam, event skończyliście, bo... Tak dużo informacji, ja się nie pytałem. Piszcie w ogóle, co tam u was się dzieje w tym gwincie. No filmów teraz nie było, bo w ogóle nie zdążyłem nic nagrać. A już wyjeżdżałem i to ta przeprowadzka już tu na dobre jest. Także beka. Necik, szybki, będą live'y w lepszej jakości. Także dużo, dużo nowości. Myślałem nawet nad wyższą rozdzielczością, ale... Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No i jest karta legendarna, o dziwo. Mam już wszystkie. Ostatnie trzy beczuszki. Cztery. I więcej, ale dzisiaj premiumki lecą, fajnie. To lubię naprawdę. Jako kolekcji to... Dosyć łatwo zdobyć całą kolekcję, ale całą premium to jest gruba impreza, bo tu tak nie leci szybko, nie? Tu bardzo wolno leci. Zrobimy sobie jakieś tam trzy legendarki i już pyłu nie ma. To nie będę musiał ręcznie niszczyć. I ostatnia beczuszka. Cóżko. I Ronwit. Trzeci Ronwit z małego łęgu. Proszę bardzo. Ja już premiumkę zrobiłem wcześniej. Przyjaciel. Także tyle. Dziękuję bardzo. CD Projekt Red za beczuszki. Zobaczmy, co my mamy. Zagramy sobie jeden meczek na pewno. Trollowi już dziękujemy. Fajnie się spisał. Jedna legenda na 20 to nie ma... Nie ma lipy. 1300. Dobra, tu później mogę ręcznie jeszcze sobie wszystko, na przykład taką. Taką zwykle niszczę, nie? Jak mamy jedną premium, dwie takie. 2000. Zobaczmy, czego ja nie mam. Nieposiadane. Tylko premium, nieposiadane. Kamski. O nie, zrobimy tak. Wroniego oka nie mam. Czy jest jakaś karta, której w ogóle nie mam? Zatrutego miodu nie mam. Mandragory nie mam. Zobaczcie. Sen mam na pewno. Premium. Kagańca nie mam, nie mam tojadu. Sporo. Naprawdę sporo. Te karty mam na pewno. Wydaje mi się, że oszluzga jeszcze nie mam. Tak, oszluzga nie mam. Będę tworzył przy okazji po prostu nowej talii. To jest. To tylko brąza nie mam oszluzga, to zrobimy. Dobra. Tego mam premium. No, przejrzymy sobie tą. Trolicę mam zwykłą. Grubej Helgi nie mam. Ona jest dobra pod odkrywkę na koniec, ale musi być sporo jednostek, nie? Tego Maćka mam zwykłego. Coś tam już powoli ogarniałem, ale... Możecie pisać, czym gracie. Wallacha mam. Te wszystkie miałem. Zguby Borosa nie mam, ale na razie myślę, że nie będę robił. To chyba tyle, tu już nowych kart nie było.
Dobra, to ja tam sobie będę tworzył w miarę możliwości, jak będę tworzył sobie nowe talie, ale myślę, że tego szluzga spokojnie można zrobić. Tak wygląda. Fajna premiumka. I co tu, kaganiec czy to? To jad jest dosyć fajny, nie? Ale 1600 na razie nie ma pieniędzów. Pokażę wam talię. Pierwszą. No, zagramy jeden meczyk. To jest moja talia na razie startowa w tym patchu. Nowa karta to jest tylko Maćko. Troszkę tutaj zmienione specjale. I Vernona wrzuciłem. Tak patrzę z tych... No, Błękitny Sen. Bardzo ładnie wygląda premium. Ale to wiadomo, niestabilna karta, bo nie wiemy, czym będzie przeciwnik grał, nie? Czy w ogóle będzie gold? Nie, to niestety... Tak samo o Avalach. To niestety są karty dosyć losowe. Nie wiem, czy mają miejsce. Bardzo ładne arty, ale... Nie wiem, czy mają miejsce w takich stabilnych taliach. No, myślę, że na razie nie. Coś tam, jak można wypróbować na jakieś potyczki albo coś, to tak, ale... Wbijać punkty, myślę, że nie. Są lepsze goldy. Stabilniejsze chociaż. Jak mamy liczyć w gwincie na szczęście, to... Lepiej nie powtórzę o. Błędów Emhyra. Kalwajcik. Żołnierze! Do ataku! I tą ramkę sobie wrzuciłem. Awatarek Yennefer jest. I widzieliście, jakie są nowe, nie? Ten Eredin, Geralt zatruty i jeszcze był Zoltan, nie? Tak, dużo inżynierów mi jest potrzebnych, żeby ten Maciek był zboostowany. Powiedzmy, chociaż 20 punktów robił. To mam jednego. Okej. Okay. Mogę zagrać oczywiście Henselt, ale... Szkoda. Szkoda tracić. Zobaczmy. Grałem sobie 3 mecze. 53 tysiące. Bóg to zwraca uwagę na szewca? Nikt. Ciekawe, kurde, to zagrał. Cyrilla. 8 już ma. Mam pomysł. Dobra, mam pomysł. Czuję się zaszczycony. Stefanek przyszedł. Mam pomysł. O nie, i tak tego nie wygram. Ej, Stefanku, o nie. Przeszedł po klawiaturze i nawet nie zagrał karty. 17 i teraz mi się na przykład wysypią ci ziomki, nie? Kurde. Ale i tak tego nie mogę grać. Stefanek lubi komputery. Będzie tym inżynierem. Aha, nie wysypało się, bo już nie było rundy. To w sumie dobrze. Mamy Stefanka z Nilfgaardu. Stefan, co byś zagrał? Zagrałbym suszę. Opuść. No. Kurde... No niestety ten taran, chociaż... A, to bym mógł sobie... wyciągnąć szani tam. No i wyżej mi to zbije. Dobra. Mogę robić straszne tempo, jak mi teraz inżyniera nie zbije. Tak, jak inżyniera mnie zbije, to od razu Henseltem cisnę. Czemu nie?
No, tych raczej nie wysypię. Dobra, tylko inżynierzy są na dwóch kartach. No to go. Czego chcesz? Gdy mi to zbije, to mam szani przynajmniej. Fajnie wrócić do Gwinta. Początek patcha zawsze fajny, nie? Jeszcze każdy tworzy talię. Później dwa tygodnie przed końcem Dagon kontra Bran. Wasza wielmożność, nie nadążam. O, jest. Chcesz pokoju? To nie go walcz. Czemu będę miał dwa takie. Dwa poziomy z amunicją. No to Shani ewentualnie na Joachima, to jest spoko, albo na Taran. O, na 5 boostowany. Serio? Susza! No to jest pograne już. Powtórzę błędów Emhyra. Mają jakieś tajne zagrania? Nilfgaardczycy? O, mają. Aha, on gra... On gra Fringille? Gra Fringille chyba. Będzie jak zechcesz, panie. Trzeba to trochę zbijać. Kogo mam zabić? To mi się nie podoba. Kurde, to mi się bardzo nie podoba, bo Maciek ma mało. Słabo. Taranik za 3. To najwyższą trzeba bić, bo on chyba ma Fringille. Nie jestem Nilfgaardczykiem. Czyż by tak łatwo się grało tutaj na początku? Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Piękny Peter. Kurde, no. Póki jeden inżynier jest, to będziemy bić. Nie wiem, jak chcę to wygrać. Twój zły dzień. Mi to na rękę. Jasne, nie ma sprawy. Salut! Nie wiem, czy tak jest easy teraz? Wszystkie drzwi ja stoją otworem. Dobra, to Maćko. Bogdańca. Zobaczcie, jak to wjeżdża na trzech inżynierów, to jest dramat. Cesarstwo zwycięży. Spoko. Najważniejsza jest sprawa temerska. Śmierć! Ta talia może być mocna, jak inżynierowie by byli dostępni, to bym miał tu 100 punktów pewnie więcej. Jest dobrem najwyższym. Serio. Co dziesiątą omijam. Kolejkę. Ko? Za dużo punktów za to nie dostanę, ale... Fajnie. W sumie balista lepsza, nie? Jestem oficerem i dżentelmenem. Sobie wyrównam to jeszcze spoko. No i co, 50? Pan nie pamięta. Proszę zaczekać, wasza wielmożność. Czemu on to gra tak szczerze?
wszystkie drzwi stoją otworem. Nie wiem. Tak se pyka. 50 punktów do tyłu. O 46 się za mecz dostaje? Ja cię kręcę. To, ale fajnie, to ja mam smurfowe konto obecnie. 50 tysięcy. 4 tysiące w górę. O. No ja to dobijemy. Dobijemy to szybko te 4 kafle. I będzie już normalny gwincik wreszcie. Więc tyle, taki krótki odcineczek. Dziękuję jeszcze raz za beczuszki, CD Projekt Red i do zobaczenia. Kto dzisiaj będzie na sekretnym live'ie, to napiszcie. A jak ktoś nie wie, co to jest, to dobijcie do grupy. Może jeszcze dodamy dzisiaj. Także tyle. Dzięki za oglądanie. Łapa w górę, jeśli wam się podobało. Bywajcie. Hej, hej.